dziś naszym obowiązkiem jest takich ludzi przywracać do pamięci ludzkiej. Pan redaktor widział te dzieci, te przedszkolaki, jak one z zainteresowaniem słuchały, prawda? Więc dlaczego? No prowadzimy lekcje historii, przyprowadzamy ich tutaj na cmentarz. Mówimy im o naszych bohaterach, których Kamienna Góra, trzeba powiedzieć to uczciwie. W tej chwili mamy już 9 osób odnalezionych, w tym marszałka Piłsudskiego, jednego tutaj tego oficera przybocznego, więc no jest to pewien sukces, jeśli tak można się wyrazić, żeby tych ludzi odnaleźć, oddać im hołd i szacunek i zwyczajnie iść i zapalić świeczkę i wspomnieć o ludziach, którzy tak walczyli o naszą ojczyznę, którą dziś mamy niepodległą przecież. Polskiego pana Pawła Hryniaka, on został przez nas jakby wykreowany, wymyślony w okolicznościach stulecia odzyskania niepodległości. Wtedy pomyśleliśmy tak, w jaki sposób musimy zadbać o to, żeby na Dolnym Śląsku zaznaczyć historię osób zaangażowanych w walkę o Polskę sprzed 100 lat. I okazało się, że pomysł polegał na tym, że musimy odnaleźć groby. Groby osób, które były zaangażowane w tą pracę, w tą walkę legionistów, powstańców śląskich, powstańców wielkopolskich i uhonorować ich. Uhonorować ich symbolicznym znakiem Ojczyzna swemu obrońcy, nadać im znaczenie, rozpropagować ich życiorysy. I ta historia rozpoczęła się tutaj właśnie w Kamiennej Górze. 23 października ubiegłego roku kapitan Sierociński i dwóch innych żołnierzy zostało uhonorowanych tym znakiem z ceremoniałem wojskowym w obecności właśnie wojewody dolnośląskiego. I tą akcję kontynuujemy na całym Dolnym Śląsku. Tutaj wróciliśmy, nie po raz ostatni, do Kamiennej Góry. Dzisiaj oznaczyliśmy grób porucznika Stanisława Szczygła. I jeszcze mamy takich grobów kilka, które chcemy zweryfikować. Chcemy też to zrobić tak, żeby było nadana temu odpowiednia ranga i pewien honor, czyli przy określonych okazjach.